15 listopada wspominamy błogosławioną Magdalenę Morano, dziewicę. Magdalena przyszła na świat 15 listopada 1847 roku w Chiari jako szóste dziecko. Miała jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa. Wkrótce jej ojciec zgłosił się na ochotnika w czasie walk o zjednoczenie Italii. Służył w wojsku 6 lat. Matka sama musiała radzić sobie z ósemką dzieci. Rok po powrocie, w 1855 roku, ojciec Magdaleny zmarł z powodu gruźlicy. Rodzina nigdy nie była zamożna, ale teraz sytuacja stała się bardzo trudna. Magdalena przerwała naukę w szkole podstawowej i pomagała zarobić na utrzymanie, tkając płótna. Dziecko przestało się śmiać, bawić, posmutniało. Dostrzegł to kuzyn matki, który starał się pomagać rodzinie, na ile potrafił. Kupował książki i przybory szkolne. Dzięki niemu Magda mogła wrócić do szkoły. W wieku 10 lat przeżyła najważniejsze chwile dzieciństwa, pierwszą komunię świętą, śmierć 7-letniego brata Józefa i rozpoczęcie nauczania jako mistrzyni w szkole. Powierzono jej opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Dziewczyna bawiła się z nimi i pomagała w lekcjach. 5 lat później w Butigerra, gdzie przeprowadziła się jej rodzina, miejscowy proboszcz otworzył przedszkole, w którym Magdalena została wychowawczynią. W latach 1864-1866 zdobyła odpowiednie dyplomy uprawniające ją do nauczania w szkole powszechnej. Na zaproszenie władz miasta Montaldo Torinese objęła w nim stanowisko nauczycielki, choć miała dopiero 19 lat. Swoją dobrocią, życzliwością i zaangażowaniem zyskała serca wszystkich wychowanków, a potem także rodziców i całego miasteczka. Spędziła wśród nich 12 lat. Pochłaniała ją nie tylko praca, już wtedy odznaczała się głębokim życiem wewnętrznym. Codziennie uczestniczyła we mszy świętej, włączyła się w życie parafii. Przez 11 lat zebrała tyle oszczędności, że mogła matce zrobić niespodziankę. Kupiła niewielki domek z ogrodem i kawałkiem pola. Zwierzyła się jej przy okazji, że pragnie zostać zakonnicą. Nie przyjęły jej córki Maryi ani Dominikanki, ponieważ miała już skończone 30 lat. To jej jednak nie zniechęciło. W 1878 roku Magdalena przebywała w Turynie i wykorzystując nadarzającą się okazję, poszła na spotkanie z księdzem Janem Bosco. Święty natychmiast dostrzegł jej duchowe talenty i charyzmat pedagogiczny. Przyjął ją z otwartymi rękami. Magdalena wstąpiła do sióstr w Mornese 15 sierpnia 1878 roku. Bardzo polubiła ją święta matka Mozzarella, a nowa siostra ze zdumieniem stwierdziła, że salezjański system wychowania jest podobny do tego, jaki praktykowała od 16 lat. Zabrała się od razu do pracy. Uczyła w Nicza, gdzie w latach 1878-79 przeniesiono dom macierzysty. W dniu 4 września 1879 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Rok później złożyła śluby wieczyste. Zaraz potem przełożona powołała ją do rady domu. Niebawem, w nocy 14 maja 1881 roku, zmarła matka Mazzarello. Magdalena jeszcze w tym samym roku wyjechała na Sycylię, gdzie miejscowa ludność nie odnosiła się sympatią do obcych sióstr. Błogosławiona cierpliwie oddawała się pracy. Wkrótce siostry otwarły oratorium świąteczne, kolegium, konwikt, kilka szkół. Przez 4 lata siostra Morano pracowała bez wytchnienia. Była dyrektorką domu, mistrzynią nowicjuszek, nauczycielką, katechetką, pomagała w zakrystii, portierni, pralni, kuchni i piekarni. Była wszędzie, ale zawsze znajdowała czas na modlitwę. Praca sióstr wydała wspaniałe owoce. Miejscowi biskupi zabiegali, by siostry podjęły pracę także w ich diecezjach. Jakby w odpowiedzi na te prośby zgłaszało się coraz więcej kandydatek. Po 4 latach siostra Magdalena została przeniesiona do Turynu, gdzie zorganizowano główny zarząd zgromadzenia. Została przełożoną generalną. Tymczasem zmarła z nadmiaru pracy przełożona wspólnoty na Sycylii. Siostra Magdalena powróciła więc na wyspę i tam pracowała przez ostatnich 18 lat życia. Powstały wtedy domy,
w bardzo wielu miejscowościach. W ogromie pracy, jaki wykonała przez całe swoje życie, Magdalena zawsze znajdowała czas, by codziennie rano wstać przed wszystkimi, odprawić drogę krzyżową, a potem po wspólnych modlitwach zacząć pracę, która dla wielu ludzi byłaby ponad siły. W 1900 roku, po miesiącach podróży w upale, jej zdrowie się załamało. Męczyły ją nieustanne kolki i mdłości. Zdiagnozowano chorobę nowotworową. Siostra Magdalena przyjęła wolę Bożą z radością. Cudownym zrządzeniem woli Bożej, w połowie listopada, Magdalena wstała z łóżka, żartując przy tym, że czarne owce nie umierają. W kolejnych latach bóle nie ustawały, ale uśmiech nie zniknął z jej twarzy. Godziny przepełnione bólem spędzała na modlitwie. Gdy w marcu 1908 roku matka Daguerre z Turynu zapytała ją, czy byłaby gotowa opuścić Sycylię i podjąć obowiązki nowej inspektorki, Magdalena odpowiedziała z humorem: a matka nie ma litości dla moich 61 lat? Zdaje się na wolę Bożą, ale proszę, by Bóg dał mi łaskę dobrego przygotowania się na śmierć. Zmarła w opinii świętości rankiem 26 marca 1908 roku w Katanii. Została beatyfikowana 5 listopada 1994 roku przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty sprawiłeś, że w sercu błogosławionej Magdaleny, dziewicy, zakwitło Twoje słowo prawdy, które przynaglało ją do mądrego i wytrwałego ofiarowania się na rzecz wychowania młodzieży. Przez jej wstawiennictwo prosimy, daj nam być za jej przykładem wrażliwymi na działanie Ducha Świętego, abyśmy z radością pełnili Twój zamysł miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.